Hej kochani, słuchajcie, dzisiaj przychodzę do Was z takim przesłaniem, żeby przypomnieć każdemu z Was i sobie też, że każdy z nas jest dokładnie w miejscu, w którym powinien być. I często jest tak, że wydaje nam się i głos tam naszego ego mówi, że powinniśmy być w innym miejscu, że mamy przekonanie, że nie wiem, do 25 lat, w wieku 25 lat powinniśmy osiągnąć to i to, że w wieku 30 powinniśmy mieć już, nie wiem, ogarnięte całe swoje życie, swoją rodzinę, a w wieku 35, 40, 50 to już powinniśmy mieć wszystko poukładane i tak sobie to wszystko planujemy. I to sprawia, że w momencie, kiedy te rzeczy się nie dzieją w takim naszym czasie, w tym, którym my narzuciliśmy, to po prostu czujemy się sfrustrowani, tak? Czujemy się być może gorsi od innych, od osób, które już to osiągnęły, być może to, czego my pragniemy, osiągnęły już w tym czasie, który my sobie założyliśmy. Ale to wszystko, słuchajcie, sprawia, że my nakładamy ogrom takiej kontroli i tego takiego braku wdzięczności za to, co mamy i za to, co udało nam się i co osiągnęliśmy do tej pory. I słuchajcie, często jest też tak, że my ten sukces taki swój definiujemy właśnie poprzez te swoje osiągnięcia. Tak, czyli mamy takie przekonanie, czy mamy taką wizję tego, że sukces dla nas na przykład jest wtedy, kiedy będziemy mieć taką i taką pracę, kiedy będziemy w relacji, kiedy, nie wiem, rozwiniemy swój biznes, kiedy zrealizujemy taki projekt. Jakby dla każdego z nas to może być coś innego. I w momencie, kiedy to się nie dzieje na przykład, to my często uznajemy to jako porażkę. I to też wiem po sobie, jakby po swoich doświadczeniach i jest to też coś, czego cały czas się uczę, bo cały czas, wiecie, nikt z nas tutaj nie jest idealny, perfekcyjny. Przyszliśmy na ten świat jako dusze, które po prostu mają przeżyć lekcje, rozwinąć się, poszerzyć swoją świadomość i to tego wszystkiego to życie na tym świecie nas uczy. I ważne jest to, żeby może trochę przedefiniować tą swoją definicję sukcesu albo spojrzeć na nią z takiej innej perspektywy. Z tego, że tak naprawdę powinniśmy docenić i całą tą naszą drogę traktować, całą tą podróż traktować właśnie jako ten sukces. Tak? No bo co by dało nam osiągnięcie, nie wiem, samego celu, tak, czy zrealizowanie, nie wiem, tych zamierzeń, które po prostu mieliśmy, jeśli nie mielibyśmy tej całej drogi, która nas do tego celu doprowadziła. Bo to tak naprawdę ta cała droga jest dla nas najważniejszą wartością. No bo jaki miałby sens, na przykład, powiedzmy, że chcemy zdać jakiś egzamin, jaki sens miałoby to, że po prostu pójdziemy i ten egzamin zdamy, powiedzmy, przystąpimy do niego, jeśli nie mielibyśmy całej tej drogi, w której uczyliśmy się do tego egzaminu, tak? No bo przecież na końcu i tak jest nam potrzebne to doświadczenie, ta wiedza, którą zdobywaliśmy w procesie tej nauki. I tak samo jest z każdym doświadczeniem w naszym życiu, czy z każdym celem, czy z sukcesem, tak? Który sobie gdzieś tam określiliśmy. Jeśli nie zaakceptujemy, nie docenimy, nie wyciągniemy lekcji z tej całej drogi, i nie zakochamy się w tej całej drodze, no to będziemy cały czas czuli to sfrustrowanie, tak? To być może takie poczucie właśnie, że powinniśmy być gdzieś w innym miejscu, robić coś innego, że już do tego momentu w swoim życiu powinniśmy mieć po prostu wszystko ogarnięte, gdzie tak naprawdę jakby, wiecie, nie dochodzimy do momentu, w którym mamy wszystko ogarnięte, tak? I tak naprawdę co to znaczy, bo my często też do tego dążymy, gdzie tak jak mówię, właśnie cały czas powinniśmy po prostu traktować swoje życie jako lekcje, czerpać z nowych doświadczeń właśnie lekcje, patrzeć i obserwować to, czego my się uczymy, czego uczymy się o sobie, czego uczymy się o innych, czego uczymy się o świecie, czy tam wszechświecie. Także słuchajcie, dzisiaj właśnie przychodzę z takim przesłaniem, żebyśmy docenili to, gdzie jesteśmy i że naprawdę to, gdzie jesteśmy teraz, to jest to miejsce, w którym powinniśmy być. Dlatego słuchajcie, jeśli czujecie, że
że tak coś bardzo, bardzo trzymacie, kontrolujecie, że wydaje Wam się, że coś się powinno właśnie teraz dziać właśnie w taki sposób, jak Wy sobie to zaplanowaliście, to pamiętajcie, że Wszechświat, Stwórca, Bóg, miłość, jakkolwiek to sobie nazwiemy, zawsze ma wspanialszy, lepszy plan na nasze życie, niż my często sami mamy. I ważne jest to, żeby się otworzyć na to, żeby to On, żeby to Wszechświat nas prowadził, bo wszystko wydarzy się i dzieje się zawsze w idealnym czasie. Ale ten idealny czas nie oznacza, że to jest czas, który my sobie wymyśliliśmy, tak? To jest zawsze czas zgodny z najwyższym dobrem. I chciałabym, żeby każdy z nas o tym pamiętał, bo wiem, że szczególnie jak często, nie wiem, patrzymy, co robią inne osoby, porównujemy się na Instagramie i tak dalej, to wydaje nam się, że po prostu tylko my jesteśmy osobami, które, nie wiem, nie ogarniają jakiegoś tam tematu w swoim życiu i to nas po prostu zaczyna blokować. A najważniejsze jest to, żeby po prostu w takich momentach odpuścić kontrolę, otworzyć się na prowadzenie wszechświata, pobyć więcej ze sobą, wsłuchać się w siebie, wsłuchać się w swoje wnętrze, czy to będzie poprzez praktykę medytacji, czy poprzez ćwiczenie oddechowe, czy poprzez pisanie w dzienniku. Słuchajcie, to są wszystko narzędzia, które pomogą Wam w tym, żeby właśnie odpuścić tą kontrolę, wsłuchać się w siebie i po prostu otworzyć się na to wyższe prowadzenie, bo im bardziej my się czegoś trzymamy, tym bardziej jakby, no, nie mamy po prostu przestrzeni na to, żeby tak coś tutaj sobie po prostu do nas przyszło, bo trzymamy się tylko tego swojego planu, a uwierzcie mi, że jak tylko się otworzymy na prowadzenie wszechświata i puścimy tą kontrolę i ten, otworzymy ten przepływ, który do tej pory blokowaliśmy, to w naszym życiu zaczną dziać się cuda. Także pamiętajcie, że jesteście dokładnie w miejscu, w którym powinniście teraz być. Docencie to, bądźcie w pełni tu i teraz. Głos naszego ego zawsze gdzieś tam albo rozpatruje przeszłość, albo przyszłość i to sprawia, że po prostu, nie cieszymy się tym, co mamy tu i teraz, a przecież tu i teraz jest wszystkim, co mamy. Także dzięki śliczne i cudownego dnia Wam życzę.